Witajcie, witajcie serdecznie na moim kanale i już tradycyjnie zapraszam do mojej małej, skromnej kuchni. Chcę bardzo gorąco podziękować za każdą łapkę, za każdy dzwoneczek i za każdy komentarz. Naprawdę, te komentarze mnie tak pobudzają do dalszej pracy, że nawet nie uwierzylibyście. Dziękuję za to wszystko i przechodzę do sedna sprawy. Ja pomyślałem, co wam tu pokazać i postanowiłem dzisiaj zrobić blok prasowany z kawałkami mięsa. Więc jak sama nazwa mówi, dzisiaj będziemy pracowali z praską. A pospolicie mówiąc, to jest u nas dostępne, szynkowałem. No to zaczynamy. Do naszego bloku użyjemy tylko dwa gatunki mięsa. Mięso wieprzowe klasy pierwszej. I drugim gatunkiem będzie mięso wieprzowe klasy drugiej. To jest wszystko, co mamy z mięsa. Oprócz tego damy następujące przyprawy. Pieprz czarny mielony. Gorczyca biała, ziarna. Czosnek suszony lub granulowany. Może być również, jak chcecie dać, świeży. I czwarty składnik, ale to jest składnik nieobowiązkowy. Nie musicie dawać, ja daję, bo ja lubię. Koncentrat dymu wędzarniczego. I ostatnia rzecz to lodowata woda. I to jest wszystko, więc zaczynamy produkować. Taka mała uwaga, bo bym zapomniał, że ja mam już mięso zapeklowane. W pierwszej kolejności pokroimy sobie mięso klasy pierwszej na kostkę. Taką kostkę jak lubicie. Centymetr na centymetr, półtora na półtora centymetra i ja tak chyba pokroję. Półtora na półtora centymetra. No to pójdźmy. Do klasy drugiej zmienimy maszynce. Co mamy już pokrojone, pomielone. Teraz trzeba połączyć ze składnik przyprawami razem wspólnie i dobrze wymieszać. W pierwszej kolejności zajmiemy się jedynką wieprzową. Wrzucamy do misy. Robota. Wsypujemy gorczycę. I wlewamy połowę naszej wody. To jest 100 ml. O. Wkładamy mieszalnik, zamykamy i jedziemy na wolnych obrotach. Jedynka nam się wymieszała. Mieszamy, aż mięso zacznie puszczać własny klej. Odstawiamy na chwilę naszą jedynkę do lodówki i wkładamy mięso klasy drugiej do mieszania.
i rzucamy resztę przypraw, jakie nam zostały. To znaczy pieprz, czosnek granulowany albo suchy, ewentualnie świeży, jak to chce. I koncentrat dymu wędzerniczego, który jest nieobowiązkowy. I wlewamy pozostałą część wody. Zakładamy mieszadło. Zamykamy i jedziemy. Mięso kasydługie mamy wymieszane, proszę bardzo, tak ma się trzymać, żeby aż mięso puści klej. I do tej dłueczki dokładamy mięso kasy pierwszej, co my wcześniej też masowali. Po prostu mieszamy już krócej, tylko żeby się równomiernie składniki połączyły. Na wolno, bo tak. Tak wygląda twarz, musi być. Tęgi i kleisty. Odstawiamy na chwilę i będziemy przygotowywać paskę. Ja na wyłożenie mojej paski użyję folii celulozowej. Jest to folia, która nadaje się do wędzenia, do parzenia oraz do pieczenia. Odetnę sobie kawałek. Wkładamy cały ten farsz do naszej paski. Dobrze jest rękę zmoczyć w wodzie zimnej, żeby się na farsz ręki przykleił.
wkładamy na tak na do godziny czasu do lodówki, żeby się twarz osadził i przejdziemy do parzenia. To na razie. Witajcie, witajcie serdecznie w kolejnym dniu i nadszedł czas sprawdzenia, jak nam wyszedł blok pasowany z kawałkami mięsa. Blok już wytęk w pasce, teraz wyciągniemy go z paski, pokoimy, zobaczymy wygląd, przekrój i oczywiście smak. No to zaczynamy. Teraz próbujemy go wyciągnąć. Paskę otworzyłem, jest bardzo mocno spasowany, teraz go spróbuję wyciągnąć. Udało się. Nawet szybko nam wyszedł. Otworzymy go w naszej folii. O, kochani. Zapach. Rewelacyjny. Kawałki mięsa połączone z farszem. Zarobujemy. Jak mówiłem, zapach ma boski. Bardzo soczysta. W smaku i w konsystencji przypomina starą szynkę konserwową, pasowaną. Naprawdę super. Naprawdę super. Naprawdę jest rewelacja. I tym smacznym akcentem kończę dzisiejszy film. Jeszcze raz dziękuję za wszystkie łapki, dzwoneczki, komentarze, za to, żeście oglądali ten film do końca i poprzednie. I chcę Wam życzyć dużo przyjemności w kuchni. I żeby ten blok
prasowany z kawałkami mięsa, zawitał na waszym stole. Zrobiony przez was sami. Wasze zdrowie. Cześć, trzymajcie się.